61 dwuosobowych drużyn wzięło udział w pierwszym powiatowym rajdzie na orientację. Z mapą i kompasem penetrowali okolice Żelatowej. Rajd zorganizował Chrzanowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy współpracy z klubem sportowym Kościelec Chrzanów, w którym działa sekcja biegów na orientację. Trasę przygotowano z myślą o osobach zaczynających przygodę z orientacją. Była nieco dłuższa niż trasy sportowe w biegach na orientację, ale położona praktycznie tylko w obrębie Góry Żelatowa. Dwuosobowe zespoły wyruszały na rajd, zaopatrzone w kompas, mapę i oczywiście karty startowe. Dwie mapki, kartę do potwierdzeń macie jedną. Nie zgubić karty, bo będzie dyskwalifikacja. Numery przypiąć na piersi albo na plecach i numery do organizatora, gdybyście się zgubili. Proszę. Każdy zespół mógł sam wyznaczyć sobie przebieg trasy. Chodziło o to, by odnaleźć 20 punktów kontrolnych i zmieścić się w limicie czasowym. Na pokonanie całej trasy, w sumie około 15 km, uczestnicy mieli 2 godziny. Dokładna lokalizacja punktów zaznaczona była na mapie do biegu na orientację, wykonanej w skali 1 do 10 tysięcy z cięciem warstwicowym co 5 metrów. Choć teren nie był duży, to liczyło się dobre planowanie i czytanie z mapy, bo punkty kontrolne były dobrze schowane. Chcąc dojść do tych punktów, no trzeba dokładnie spenetrować całe pasmo Żelatowej, dokładnie. Łącznie z wejściem do Jarów. Dodatkowym utrudnieniem na tej trasie były warunki stworzone przez pogodę. Mimo że rajd odbywał się w pierwszy dzień wiosny, aura bliższa była tej zimowej. Poruszanie się po zboczach Żelatowej utrudniał leżący tam śnieg, który sprawiał, że miejscami było bardzo ślisko. Mimo tej nie najlepszej aury uczestnikom dopisywały humory. Myślę, że będzie fajnie, też nie idę sam przecież, tylko z kolegą. Czytałeś kiedyś wcześniej mapy, poruszałeś się według mapy, czy raczej niespecjalnie? Czytać czytałem, ale poruszać to raczej tylko po drogach takich krajowych, tak? W lesie czy coś, to raczej nie. Raczej szlakami, jeżeli się uczysz. Tak. Myślisz, że uda się znaleźć wszystkie punkty, bo to między innymi na tym... Tak, myślę, że tak, nie powinno być problemu, też teren jest mały dość. Przygotowanie jest jakieś specjalne do tego rajdu? Nie, zabawa. Pierwszy raz? Tak. Czego się boisz ewentualnie przed tym rajdem? W sumie niczego, idziemy wszystkie razem, damy radę. To jest dobra zabawa, szczególnie dla osób, które po prostu lubią takie zwiedzanie. Nie boisz się, że się zgubicie w lesie? Ja akurat nie mam dobrą orientację w terenie, a poza tym jest mapa, to ciężko się zgubić. Uczniowie podkreślali, że to nie zwycięstwo jest najważniejsze, ale dobra zabawa. Ci najlepsi mogli jednak liczyć na puchary i nagrody. W kategorii indywidualnej pierwsza na mecie z maksymalną ilością punktów była drużyna baciarów ze szkolnego koła PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie. Michał Domurat i Michał Jaroszek. Drudzy przybyli tańczący z wilkami z sekcji PTT przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Chrzanowie, Patryk Wojtyła i Łukasz Pająk. A trzeci był duet Elita ze szkolnego koła PTT przy drugim liceum ogólnokształcącym w Chrzanowie, Anna Czuper i Sylwia Szklarczyk. Z kolei w klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zdobyło szkolne koło PTT przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym, drugie miejsce szkolne koło PTT przy drugim ELO w Chrzanowie, a trzecie miejsce koło przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Zwycięzcy w kategorii drużynowej oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe. Podczas rajdu rozdano m.in. plecaki turystyczne i śpiwory. Organizatorzy rajdu liczą, że mimo niezbyt wiosennej aury impreza zachęciła do uprawiania tego sportu. Zasada jest taka, że im trudniejsze warunki są, tym chętniej ludzie potem wracają do tego, bo to wiąże się z przeżyciami, z emocjami, które zostają po takiej imprezie i ja liczę na to, że będzie to dobra zabawa i ta młodzież, która tutaj z kół szkolnych PTT nie odejdzie, wręcz przeciwnie, zarazi kolejne osoby, które dołączą i czasem w przyjemniejszych warunkach, czasem w mniej przyjemnych warunkach będą uczyć się nawigacji. W tym pierwszym rajdzie na orientację udział brali uczniowie ze szkół, w których działają już koła PTT. Na razie stworzono je w 5 placówkach oświatowych na terenie powiatu, ale w planach jest już zawiązanie kolejnych kół. Celem PTT i tej imprezy jest zachęcanie młodych ludzi do uprawiania turystyki i większej aktywności fizycznej. Żeby po prostu młodzież wyszła z domu, nie spędzali tego czasu przed komputerem zbyt dużo, tylko po prostu, żeby się ruszali w plenerze. W tym roku rajd zorganizowano po raz pierwszy, ale szef chrzanowskiego oddziału PTT już zapowiada, że impreza będzie cykliczna.